Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku najlepszej 50 gier według GameTrolla, czyli mnie. To już jest trzecia dziesiątka, co oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, że czas szybko leci przy dobrej zabawie. Mam nadzieję, że wam, jak również i mnie, ponieważ nie mam pojęcia, kiedy zrobiłem dwie poprzednie dziesiątki, a tu już wybiła trzecia i jesteśmy na półmetku. To jedna rzecz. Druga, że właściwie coraz bliżej święta, bo kiedy wypuszczę ostatni odcinek, czyli piąty, właściwie będzie tydzień z hakiem i już będziemy mieli święta. Z okazji świąt również, no dużo przed, chodzą ploty, że trzej trolle, no, spreparują pewien specyficzny odcinek, na który już teraz zapraszam, ale tutaj jeszcze z chłopakami muszę się zgrać, więc właściwie nie traktujcie tego jako żadną zapowiedź, ewentualnie taki news na przyszłość. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Żeby was dłużej nie zatrzymywać, jeszcze dwie informacje, a dokładnie jedna tylko o dwóch rzeczach. Mianowicie konkurs. Zawsze z okazji najlepszej 50 organizuję konkursy, gdzie można wygrać gry. Bardzo proste, ponieważ wystarczy tylko i wyłącznie polubić profil na Facebooku, żeby móc wziąć udział w losowaniu gry pod tytułem Osadnicy Narodziny Imperium. Link do tegoż mojego szacownego miejsca na Facebooku macie w opisie, tym razem nie zapomniałem. Jeśli chodzi o drugą grę, jest to Mage Wars, która zostanie rozlosowana przez maszynę losującą, podobnie jak Osadnicy Narodziny Imperium, ale tutaj trzeba spełnić inny warunek, trzeba po prostu zasubskrybować mój kanał. No i właściwie tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne. Mam nadzieję, że będziecie bawili się tak dobrze jak przy ostatnich odcinkach. I cóż, bawcie się dobrze, oglądajcie. Dzisiejszą listę otwiera ciekawa gra fantasy, którą miałem przyjemność ostatnio polecić przy zestawieniu najlepszej piątki gier fantasy. Nie wiem, czy istnieje coś takiego, ale od momentu, kiedy tylko zobaczyłem tę grę w internetowym serwisie, zaszła jakaś chemia między nami. Nabyłem wydanie Master Set i zagubiłem się w rozgrywce, w której przyjdzie nam wcielić się w maga, który posyła przyzywane stwory na swojego oponenta. Ten zrobi to samo, dlatego jest trudno, a gra jest grą. Wydano do niej i ciągle wydawca nie daje wytchnienia naszym portfelom sporo dodatków. Jak to przy tak rozbudowanej grze, są ciekawsze i mniej ciekawe armie. Nie wszystkie mają również dobre rysunki, ale za to mechanika wynagradza nam wszystkie mankamenty. Czego tu jeszcze nie powiedziano o Neuroshimie Hex? Raczej trudno będzie coś dopowiedzieć, ale spróbuję. Fantastyczna gra, która wyszła spod rąk polskiego projektanta i zawojowała sporą część naszego globu. Masa fanów, dodatki tak liczne jak do żadnej polskiej produkcji, dają jej chyba palmę pierwszeństwa wśród polskich gier. Ciekawa i bogata fabuła postnuklearnej rzeczywistości nadaje jej niesamowitego kolorytu. Naszym zadaniem jest doprowadzić sztab, czyli bazę przeciwnika, do zniszczenia, co w języku gry oznacza zabranie 20 punktów wytrzymałości. Aby to zrobić, posyłamy oddziały, wzmacniamy je, strzelamy z dali, podkładamy miny i robimy masę innych ciekawych rzeczy. Absolutnie uwielbiam naśladujące kiczowate kino klasy D gry, które wyszły od moim zdaniem mistrzów tego klimatu, czyli Flying Frog. W tym wypadku mamy do czynienia z ekstremalnie prostą grą, w której wiele zależy od prostych rzutów i dobrym zaplanowaniu ucieczki, ale nie zmniejsza to kompletnie ubawu, jaki mamy w tej grze, broniąc się przed hordami zombich. Czasem w grze zastanawiamy się nad nietopowymi zdarzeniami, jak mi kiedyś przyszło, kiedy pojawiła się karta, która graczowi kierującemu zombie dawała możliwość przetrzymania dwóch postaci stojących na jednym polu, gdyż ci w wyniku działania tej karty mieli zająć się na jedną turę sobą na małe barabara. No i tu pojawił się zgrzyt, bo to był facet, ale ksiądz. I mająca czym oddychać pielęgniarka. Niezła kooperacja przy tej kooperacji.
Kolejna nowość na mojej tegorocznej liście, w którą z wielką chęcią gram sam ze sobą i akurat tu mi to kompletnie nie przeszkadza, bo gra mi się najlepiej. I super, znalazłem grę dla samego siebie. W Doom Rocku mamy możliwość zbudowania drużyny, poszukiwania nowego ekwipunku i jak to w grze RPG fantasy. Przystało, mamy do wykonania epickie questy i mega kanalie w finałowym pojedynku do ubicia. Bardzo dobre wydanie, ładne, choć nierówne poziomem grafiki, niestandardowa mechanika dały tej grze sporo plusów na mojej liście najlepszych gier. Z chęcią oczekuję dodatków i większego zainteresowania pozycją przez polskich graczy. Nigdy nie myślałem, że do gry, gdzie temat jest w sumie poważny, bo chodzi o epidemię dżumy, będę podchodził z taką radością i uśmiechem. A tu jest kilka powodów. Na pewno jest to oprawa graficzna, czasem oszczędna w formie, ale można to zrzucić na średniowieczne realia gry. Mi to przynajmniej nie przeszkadza. Do tego dochodzi za każdym razem inna rozgrywka, bo pomocne karty, z których korzystają wszyscy, zmieniają się co grę. A w dodatku, teraz za jakieś śmieszne pieniądze, można dokupić dodatki do tej gry i bawić się w nią jeszcze dłużej. Jak nie macie, to kupcie. Gra dla prawie każdego gracza. Kolejna gra kooperacyjna w tym zestawieniu. Tym razem wcielamy się w bogów z mitologii nordyckiej, którzy starają się nie dopuścić do Ragnaroku i zajęcia siedziby Odyna. Tyle fabuły, a co to za gra? Tu mamy mocno niestandardową planszę, na której jak już się połapiemy, przyjdzie nam stoczyć kilkanaście pojedynków, zanim nam się uda obronić Odyna, bo gra nie zalicza się do łatwych. I wiecie, lubię to. Dość prosty gierek, pora na intelektualne wyzwania, po których będziemy mogli z satysfakcją spojrzeć na grę i stwierdzić, że to my byliśmy górą, a nie ona. Ale kiedy wam się to już uda, delektujcie się tą chwilą, bo długo się nie powtórzy. I przy tej grze, znanemu wam już Markowi, twarz pewnie się cieszy, że umieściłem tę grę, ale za chwilę cieszyć się przestanie, bo stwierdzi, dlaczego tak nisko. No cóż Marku, nie można mieć wszystkiego. W dużym skrócie, wcielamy się w dowódcę jednej ze stron konfliktu, który wydarzył się w alternatywnej rzeczywistości. No, nie do końca takiej alternatywnej, bo do pewnego momentu II wojna światowa wyglądała po staremu. Anglicy wyrażali zaniepokojenie, a Francuzi machali białą flagą, ale do momentu, kiedy przyciśnięte przez koalicję Niemcy znaleźli mega surowiec, dzięki któremu powstały mechy, które zaczęły przechylać szale zwycięstwa na ich stronę. I tak konflikt trwa, a dzięki niemu ciekawa gra taktyczna, w której śliczne figurki masakrują się nawzajem. Jeśli ktoś ma problem z zaufaniem do innych i chce to przetestować lub wie, że intrygi i knucia to jego pasja, to może śmiało stwierdzić, że właśnie znalazł grę dla siebie i może ćwiczyć się w sztuce dyplomacji. Osadzona w niezwykle popularnym świecie Gry o Tron, w dużej mierze dzięki serialowi, a nie książce, gra daje nam potężne zaplecze fabularne. Chodzi tu oczywiście o walkę, bitwy, zdobywanie przestrzeni, pozyskiwanie surowców i, co już powiedziałem, intrygi i zdradliwe sojusze, które doprowadzą nas do zwycięstwa. Gra może nie nadaje się jako budulec wartości dla młodych graczy, ale przynajmniej się życia nauczą, a przy okazji pograją w świetną grę. Prosta gra wojenna, która w komputerowej wersji zachęca nas do gry lekką, amerykańską melodyjką rodem z filmów z lat 50. Planszowa wersja do tego klimatu nawiązuje już chociażby grafiką. Co my tu będziemy robić? Ano jedna strona wciela się w złych, czyli podłych, nikczemnych, władających językiem Mordoru Niemców, a druga w udających dobrych Amerykanów. Pod komendę oddaje się nam trzy rodzaje wojsk, którymi poruszamy po planszy akcjami z kart. Naszym zadaniem jest wypełnienie warunków zwycięstwa scenariusza, dopóki nie zrobi tego nasz przeciwnik. I tyle. Proste, łatwe i niezwykle przyjemne. Dzisiejszą dziesiątkę zamyka bardzo lekka gra pod tytułem Stone Age, w którą mimo, że nie mam okazji zbyt często grać, to darzę ją pewnym sentymentem.
Miło wspominam pierwsze kroki w świecie jaskiniowców, planowanie prostych strategii, przeliczanie punktów i niestety gorycz porażki, bo jeszcze nigdy nie udało mi się w tę grę wygrać. To chyba dobry dowód na to, że gra nie odtrąca od siebie, nawet po porażce. Do dobrej mechaniki należy również dodać fakt, że gra jest prześlicznie wydana. Ma ciekawy kubeczek, który kiedy gra nam się znudzi, może być używany od tak do turlania kostkami lub do innych gier. Co ja gadam, gra wam się nie znudzi, o ile będziecie dawkować przyjemność, gdyż gra ma jednak tendencję do grania sprawdzonymi metodami. Ale to taki minus, bo muszę się do czegoś przyczepić. I to tyle na dziś. W następnym tygodniu zajmujemy się przedostatnią dziesiątką. Kurczę, jak ten czas szybko leci. No nic, do następnej niedzieli. Trzymajcie się. Hej!